Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 2 lipca. Także zaczynamy. Karty Tarota oraz Lenormand. 2 lipca. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających. Moi kochani, mamy siódemkę kielichów. No jest tutaj troszeczkę zamieszania przy tej siódemce kielichów. Piękna grafika na tej karcie. Moi drodzy, jest oczywiście tutaj dużo obowiązków, co tu ukrywać, ale też czasem przy tych obowiązkach oszukujemy się w jakimś temacie. Odkładamy na później jakieś sprawy, jakieś zaległości, które się nagromadziły, trzeba by było wykonać, ale my to odkładamy na później. Tutaj oczywiście nie chce się pracować, tak? Przy tej karcie należy się odpoczynek. Czasem właśnie, tak jak mówię, ktoś może nas czarować, albo my sami siebie też możemy oszukiwać w jakiejś kwestii. Tutaj są różnego rodzaju takie zamieszania, manipulacje. Też jest tutaj, moi drodzy, opowiadanie zmyślonej historii przez niektórych, na przykład. Albo też ukryte sprawy, zabieranie jakiejś energii. Oczywiście oddalamy od siebie pewne sprawy, tak jak mówiłam na początku. No, ale trzeba z tego zamieszania jakoś wyjść, z tego chaosu, tak? I to będzie taki dzień bardzo chaotyczny. Tu oczywiście wszelkiego rodzaju media mogą mieć duże znaczenie. Możemy usłyszeć na przykład nieprawdziwe informacje. Także nie wierzmy wszystkim mediom. No dobrze, moi drodzy, tu oczywiście sprawy hormonalne, tarczyca, różne takie dolegliwości kobiece mogą nam dokuczać. Zobaczmy jeszcze kartę Lenormand. Lenormand, co nam dopowie? No właśnie, zobaczcie, jak perfekcyjnie tutaj się wpasowała ta karta dwóch twarzy. Ktoś możliwe, że będzie miał dwa oblicza w stosunku do nas, dwie twarze. Usłyszymy coś albo będziemy rozmawiać z kimś, kto nie jest do końca szczery. Także tu oczywiście, moi kochani, wszystko bierzmy na niezbyt poważnie i oczywiście starajmy się ten dzień jakoś zakończyć. Może jeśli nie będzie chciało się nam zrobić czegoś, to oczywiście poróbmy przynajmniej jakieś plany. Taka rada jest ode mnie. Także moi drodzy, ustalenie planów, strategii też jest ważne w życiu, to też jest ważny punkt. No dobrze, moi drodzy, aby później iść dalej oczywiście, tak? Bo czasem na planach, na jakimś ustalaniu, żeby się nie zakończyło oczywiście. Do tego Was nie zachęcam. No dobrze, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wspaniałości, do usłyszenia.